Mówiliśmy ostatnio, a było to dawno temu, o tym, w jaki sposób na poziomie popularnym rozumiemy szczęście. Zobaczyliśmy też o starożytnych Greków, jak to wypada, przynajmniej na kontynencie europejskim. Mówiliśmy o tym między innymi, że ci starożytni Grecy tak z początku dla nich szczęśliwi byli bogowie i bogaci ludzie, którzy mogli żyć jak bogowie, wolni od trosk, pracy, śmierci. Szczęśliwy jest człowiek, innymi słowy, to taki, który nie musi wstawać rano o 4, by na 5 zdążyć do pracy. Zgadza się? Generalnie rzecz biorąc, szczęśliwy człowiek to taki, którego wszystkie marzenia się spełniają. Przecież jak się chwilę zastanowimy, to chyba tacy ludzie są najbardziej jednak mimo wszystko nieszczęśliwi, ze względu na to, że nasze marzenia zazwyczaj są albo głupie, albo złe. Zgadza się? Nie będę pytał się, żeby ktoś podzielił się z nami teraz swoimi marzeniami, bo pewnie nikt ze względu na strach przed zawstydzeniem tego nie uczyni. Ale z czasem mimo wszystko jednak u tych starożytnych Greków zauważamy pewną zmianę ze względu na to, że ich myślenie o szczęściu przestaje być myśleniem, nie obrażając nikogo, nastolatka. Stanie się jednak myśleniem człowieka trochę bardziej doświadczonego przez życie. I w związku z tym Grecy zaczynają mówić na tak, nie? Szczęśliwy to ten, który cieszy się przychylnością Boga. Szczęśliwy to ten, który dąży do dobra i dobrze do niego dąży. Nie? Słuchajcie, to już jest wyższy poziom abstrakcji. Może właśnie dlatego nie chcemy zbyt często myśleć w ten trochę jednak mimo wszystko dojrzały sposób na temat szczęścia. Oczywiście tu się pojawiają problemy, bo w jaki sposób definiujemy dobro. Nie? Zazwyczaj dobro definiujemy mimo wszystko na sposób dziecinny. Dobro to jest to, co mi sprawia przyjemność, tak? Później mówimy, dobro to jest to, co w moich oczach jest słuszne. Oczywiście zasłaniamy się tutaj zazwyczaj cytatami z Pisma Świętego, uzasadniając to, że to, co mi się wydaje za słuszne, to jest objawieniem od samego Ducha Świętego. Ale z ręką na sercu musimy przyznać, że tak niekoniecznie jest. Możemy się zastanowić nad tym, czy ci starożytni Grecy jednak doszli do tego trochę bardziej dojrzałego zrozumienia szczęścia sami, czy może wpływem jakimś. Tutaj oczywiście zdania są podzielone, niemniej jednak jeden z naszych nauczycieli, niejaki Peter Leiter, napisał kiedyś pracę na temat tego, czy Platon czytał Mojżesza. Słuchajcie, to jest stara teoria. Oczywiście przez, zwłaszcza ludzi oświecenia, wyśmiana, ale coś w niej jest. Być może jednak Platon czytał Mojżesza i co nieco z niego zapożyczył. Ale dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć właśnie bardziej Mojżeszowi, a dokładnie Pismu Świętemu i temu, w jaki sposób Pismo Święte mówi o szczęściu, czy też o byciu błogosławionym. Mikrofon. Nie patrzcie. Mikrofon. No dobrze. Ale nie będę zaczynał od nowa wszystkiego. Zacznijmy od Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie znajdujemy dwa słowa, które często są tłumaczone albo jako szczęście, albo jako szczęśliwy, tudzież jako błogostan, albo człowiek błogosławiony, czy też błogosławieństwo. Jedno to jest makar, drugie to jest makarios. Zdaje się, że u naszych wschodnich braci Słowian jest nawet takie imię, makary. Zgadza się? Jeśli wam się urodzi chłopiec, macie już pomysł na imię. Będziecie nazywać go błogosławionym. Słuchajcie, to jest w Starym Testamencie, może już nie będziemy tak Nowego i Starego dzielić, w Starym Testamencie z kolei mamy dwa słowa hebrajskie, które są tłumaczone właśnie albo jako błogosławieństwo,
czy też stan błogości, albo jako co? Albo jako szczęście. Stan szczęścia. Pierwsze to jest Ashre. Ono pojawia się w psalmie pierwszym, w pierwszym wersecie. Drugie to jest Brk. Albo jakoś tak to się czyta. Albo Berakach. To z kolei pojawia się w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, 28 wersecie. I słuchajcie, to są dwa miejsca, do których obowiązkowo musimy się udać, żebyśmy lepiej zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Chociaż nawet pobieżna lektura Pisma Świętego pokazuje nam, że Pismo Święte ma bardzo wiele do powiedzenia na temat błogosławieństwa. Czy też na temat stanu szczęśliwości. Warto byłoby się tym wszystkim miejscom przyjrzeć, ale nie zdołamy tego zrobić. Ze względu na to, że w samych psalmach oba te słowa, przy czym częściej Ashre, pojawiają się kilkadziesiąt razy, w księgach mądrościowych kilkanaście razy. Ciekawe jest to, że to chyba właśnie w tych dwóch zbiorach ksiąg, generalnie rzecz biorąc, psalmy przynależą do ksiąg mądrościowych, czyli dydaktycznych. Najczęściej czytamy o szczęściu, czy też o błogosławieństwie. Polecam ich lekturę. Szczęście w Piśmie Świętym, czy też stan błogosławiony, moglibyśmy określić jako pełnię życia. Słuchajcie, kiedy mówimy o pełni życia, to musimy pamiętać o tym, że to jest synonim życia wiecznego. A z kolei to jest bardzo ważna obserwacja ze względu na to, że jak za chwilę zauważymy, zwłaszcza Nowy Testament, ale nie tylko. Wydaje się, że od samego początku Pisma Świętego, od kiedy po raz pierwszy w ogóle czytamy i słyszymy o czymś takim jak błogosławieństwo, właśnie życie wieczne, czyli to, co zawodowcy nazywają eschatologicznym wymiarem życia, jest bardzo ważne. Innymi słowy, nie możemy pominąć wiecznego aspektu życia, które Bóg nam obiecuje, mówiąc o szczęściu. A zatem szczęście to pełnia życia. Szczęście to udział w życiu wiecznym. Szczęście to jest coś, co cechuje ludzi, którzy ufają Bogu, boją się Boga, kochają Go, w Nim składają całą swoją nadzieję. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o chęć zadowolenia Pana Boga, ale generalnie rzecz biorąc o to, że ci, którzy ufają Panu Bogu, który przemawia do nas w swoim Słowie i zgodnie z tym pouczeniem i zachętą Słowa Bożego żyją, ci są błogosławionymi, ci są nie tylko, że na drodze do szczęścia, ale jak czytamy w błogosławieństwach, już doświadczają tego szczęścia. Taki sprawiedliwy nawet w obliczu cierpienia, prześladowania, a nawet samej śmierci może być nazwany człowiekiem szczęśliwym, błogosławionym. I znów, tu nie chodzi o to, że cierpienie, prześladowania i śmierć są czymś przyjemnym, że powinniśmy przyjąć jakąś stoicką manierę ignorującą ból, czy to fizyczny, czy to duchowy, emocjonalny. Nie. Ale mimo właśnie okoliczności, w jakich się znajdują, są błogosławionymi. I chyba właśnie w błogosławieństwach skazania na górze ten aspekt jest najbardziej wyakcentowany, chociaż nie tylko. Ten wątek pojawia się już od samego początku, od Starego Testamentu. Błogosławieni są w związku z tym ci, którzy otrzymali wieść o zbawieniu, którym głoszona była Ewangelia. Dlaczego są błogosławieni? No ze względu na to, że Ewangelia jest jedynym sposobem na to, abyśmy pojednali się z Bogiem, abyśmy zostali uwolnieni od niewoli grzechu, wyprowadzeni z domu niewoli, znaleźli się na drodze do domu naszego Ojca, abyśmy mogli w końcu cieszyć się w pełni, w żaden niczym niezmącony sposób życiem Trójcy Świętej. Błogosławieni to ci, którym odpuszczono grzechy ze względu na to, że to jest ten moment pojednania z Bogiem, który sprawia, że przestajemy zmierzać ku piekłu, a zaczynamy zmierzać ku niebu. I znów, w Nowym Testamencie
błogosławieństwa pojawiają się zwłaszcza w tym, co nazywamy kontekstem eschatologicznym, czyli odnoszącym się do życia przyszłego. Przy czym, jak to również autorzy Nowego Testamentu od czasu do czasu przynajmniej przypominają nam, ta przyszłość została już nam objawiona. Ta przyszłość już przyszła do nas. Tej przyszłości już jesteśmy w stanie doświadczyć. Ze względu na co? No proste pytanie. Niedługo będziemy znów jakieś święta obchodzić. Wielkanoc. No właśnie ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa. W zmartwychwstałym Chrystusie przyszła do nas przyszłość. Jak to pisze Jan w pierwszym swoim liście, mogliśmy dotknąć tę przyszłość, mogliśmy jej posmakować, słyszeć jej. Mogliśmy razem z tą przyszłością jeść ryby nad jeziorem. Nie? Przyszłość już jest w związku z tym naszym udziałem. A potem, mówiliśmy o tym sporo przy okazji katechezy na temat liturgii, nie? A potem tak naprawdę każdej niedzieli, każdego dnia pańskiego, dnia, w którym wspominamy właśnie zmartwychwstanie, kiedy spotykamy się ze zmartwychwstałym Chrystusie w Słowie i w Eucharystii, ta przyszłość staje się coraz pełniej naszą przyszłością. To jest ta podstawowa forma, w jakiej jesteśmy w stanie uczestniczyć w tym przyszłym świecie, który z drugiej strony, nie powinniśmy myśleć, że to jest wszystko, co można by powiedzieć i pomyśleć na temat przyszłego świata, ponieważ apostoł Paweł mówi, słuchajcie, wasze najśmielsze marzenia i wyobrażenia nie są w stanie nawet przynajmniej ociupinkę dać nam lepsze pojęcie na temat tego, czym tak naprawdę jest ta przyszłość. W związku z tym Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi, sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. I właśnie z tego względu, że jeśli jesteśmy pojednani z Bogiem, jeśli podążamy za Chrystusem, jeśli karmimy się zmartwychwstałym życiem Chrystusa, to już mamy udział w tej przyszłej chwale. Dlatego też możemy być błogosławieni mimo okoliczności, w jakich się znajdujemy. Nie? To jest jeszcze dalsze odejście od tej pierwotnej, bardzo dziecinnej, do tego pierwotnego i bardzo dziecinnego myślenia na temat szczęścia, które widzieliśmy u tych starszych, starożytnych Greków. Nie? Dla nich szczęście to było to, że człowiek może spać tak długo, jak chce, nie musi iść spać o 8 czy o 10 zaraz po pogodzie. Człowiek, który nie musi iść do pracy, kiedy mu się nie chce, kiedy robi, co chce, a mimo wszystko jest zadowolony z życia. Nie? To jest chyba największa tajemnica takiego pojmowania szczęścia. Paweł, Pismo Święte mówi, słuchajcie, mimo właśnie tych okoliczności możecie być szczęśliwi właśnie ze względu na to, że macie już i będziecie mieli coraz pełniejszy udział w tym przyszłym życiu. Ale Jezus mówi coś jeszcze więcej w swoich błogosławieństwach. Mówi nie tylko, że błogosławieni, jak to tam idzie? Błogosławieni jacy? No dobrze, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Nie tylko będą pocieszeni, nie tylko odziedziczą ziemię, nie tylko zostaną nasyceni, nie tylko dostąpią miłosierdzia, ale już jest ich Królestwo Niebieskie. Oj. A zatem Jezus mówi już. W pewnym sensie nie mimo waszych okoliczności, ale Jezus mówi, zdaje się mówić ze względu na te okoliczności, czy też poprzez właśnie te okoliczności jesteście błogosławieni ze względu na to, że poprzez te okoliczności dostępujecie coraz większego stanu błogosławieństwa czy też szczęścia. To jest w pewnym sensie wbrew naszej intuicji, nie? Ze względu na to, że wydawać by się nam mogło, że właśnie poprzez uwolnienie stajemy się błogosławionymi,
Ale Jezus mówi, słuchajcie, może właśnie dzięki temu, przez co przechodzicie, oczywiście uwolnienie niewątpliwie nastąpi, czy też już następuje, ale Pan Bóg jest Bogiem tym, który tak jak w przypadku Józefa z Egiptu, co zrobił? Całe zło, które nie tylko zamierzali wobec niego bracia, ale także całe zło, które dzięki swoim braciom doświadczył. Właśnie z tego zła Pan Bóg co zrobił? Wywiódł coś dobrego. Słuchajcie, to jest jeden z podstawowych tekstów w Piśmie Świętym. Nie? Historia Józefa jest historią, którą powinniśmy sobie przypominać i studiować ją i poznawać coraz lepiej i lepiej ze względu na to, że ona jest bardzo, moglibyśmy powiedzieć, typową, czy też archetypiczną wręcz historią. Gdyby życie Józefa potoczyło się tak, jak szczęśliwe życie sobie zazwyczaj wyobrażamy, Józef nigdy, co? Nie stałby się ojcem Faraona i nigdy by nie uratował świata od głodu i nigdy by nie uratował swojej rodziny od głodu i nigdy nie spełniłoby się to, co Pan Bóg zapowiedział mu w snach, które mu dał. Ja wiem. Nie w ten sposób chcielibyśmy dochodzić do szczęścia, zgadza się? Ale trudno. Ale trudno. Słuchajcie, jest mnóstwo innych panów bogów, zgadza się? Jest Allah, jest jakiś Jehowa, jest jakiś Budda, jest... Kto jeszcze? Ilu tych bogów jest? Krishna. Oj, tych bogów to jest dużo tam w Indiach, nie? Jest Władimir Putin, jest Olaf Scholz teraz. Jest wiele mnóstwo bogów. To chyba C.S. Lewis mówił, nie? Że słuchajcie... Jeśli w chrześcijaństwie szukacie czego? Dobrego nastroju, który nigdy was nie opuszcza, to od chrześcijaństwa i Ewangelii o ukrzyżowanym Zbawicielu o wiele lepiej tutaj zafunkcjonuje flaszka wina. Zgadza się? Więc w końcu się zdecydujcie. Czy chcecie mieć Boga, który się nazywa wino, czy chcecie mieć innego Pana Boga, który mówi Pismo Święte? Ale słuchajcie, mówię o dwóch fragmentach, do których musimy się zwrócić, żebyśmy lepiej zrozumieli, o czym tak naprawdę mówi Pismo Święte, wspominając o błogosławieństwie. A zatem Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz. Na obraz Boga stworzył ich, stworzył mężczyznę i kobietę i błogosławił im Bóg i rzekł do nich, płodni bądźcie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją, władajcie rybami morza i ptactwem nieba i wszelkim zwierzęciem ruszającym się na ziemi. Oto daję wam wszelkie rośliny, rodzące nasiona na całej ziemi, wszelkie drzewa rodzące owoc, które zbiera nasiona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Pan Bóg mówi po raz pierwszy, błogosławi człowiekowi po raz pierwszy, kiedy go stworzył, to z czym to błogosławieństwo jest związane? To błogosławieństwo jest związane z powołaniem, jakie otrzymujemy. Zgadza się? No bo to błogosławieństwo tak naprawdę jest powołaniem. Słuchajcie, błogosławieństwem jest to, że Pan Bóg nie zamyka nas w raju, abyśmy tam szczezli, jedząc banany przez całą wieczność. Nie? Bardzo szybko byśmy odkryli, że to nie za bardzo przypomina nam ani raju, ani nieba. Dlaczego nam to nie przypomina ani raju, ani nieba? No bo Pan Bóg mówi... Po pierwsze, żeby nam się to znudziło i przejadło bardzo szybko. Zgadza się? Po drugie, Pan Bóg, kiedy stwarza człowieka, to stwarza go na swój obraz. Zgadza się? No ale jaki obraz Pana Boga wyłania nam się z opisu stworzenia świata? Nie jest obraz Pana Boga, który sobie leży pod palmą i pije mleko kokosowe. Zgadza się? To jest jaki obraz Pana Boga? Stwórcy, zgadza się? Rzemieślnika, moglibyśmy powiedzieć nawet. Tego, który bierze, oczywiście
W tym nie jesteśmy w stanie Pana Boga naśladować w tworzeniu czegoś z niczego, nie? Ale całą resztę jak najbardziej. On bierze ten pierwotny materiał i co z nim robi? I przemienia go z chwały w chwałę. I posuwa się w czasie i przemienia coraz bardziej i mówi, teraz ty, człowiecze, jesteś powołany do tego, by kontynuować to dzieło. Byś ty, podobnie jak ja, był rzemieślnikiem, ogólnie rzecz biorąc, zgadza się? I w tym znajdziesz, w wypełnieniu tego powołania i tego przeznaczenia odnajdziesz szczęście. Ba! I w tym będę ci sprzyjał, nie? Bo to jest to drugie znaczenie bycia szczęśliwym, czy też bycia błogosławionym. Nie? Szczęście jako takie subiektywne odczucie zadowolenia ze swojego życia i z tego, co byliśmy w stanie osiągnąć, a z drugiej strony szczęście jako przychylność Pana Boga, który nam szczęści. Innymi słowy sprawia, że Jego dobre pomysły realizują się w naszym życiu, a nasze głupie pomysły i marzenia, On co z nimi robi? Odsyła do diabła, nie? Na tym polega to, że Pan Bóg nam sprzyja. A zatem jesteśmy w stanie, Bóg będzie nam sprzyjał, kiedy będziemy podążać za tym powołaniem. Kiedy będziemy, ogólnie rzecz biorąc, nazwijmy to rzemieślnikami. I oczywiście powinniśmy trochę zdefiniować to, kim jest rzemieślnik. Zgadza się? Kim jest rzemieślnik? Twórca, nie? Tworzy coś nowego, z czegoś innego. Kim jest jeszcze rzemieślnik? Specjalista, ekspert, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Kim jeszcze jest rzemieślnik? O, bardzo dobra uwaga. Jest nauczycielem i wychowawcą, nie? Ponieważ ma pod sobie czeladnika, ucznia. Który jest niżej? Najpierw jest uczeń, zgadza się? A potem jest czeladnik? A potem dopiero trzeba zdać egzaminy mistrzowskie i można w cechu i można zostać mistrzem. Ba, taki mistrz jest w pewnym sensie również jak ojciec dla swoich uczniów i czeladników, zgadza się? Kto nam o tym przypomina? Na przykładzie hydraulika? Oj, zawiedziony jestem wami dzisiaj. Oczywiście Jordan Peterson, nie? Rzemieślnik, który jest jednocześnie mistrzem, jest kim? Jest także ojcem dla swoich uczniów ze względu na to, że oni przychodzą do niego nie tylko po to, żeby się nauczyć równo ucinać rurki, nie? A nie ciągnąć jak plasterki z kiełbaski, ale także z czasem przychodzą do niego, ba, on im daje naukę zawodu, on czyni ich kimś, uczy ich dobrej praktyki, kształtuje ich charakter, wyposaża ich do tego, żeby sami być może kiedyś zaczęli zarabiać pieniądze na siebie, żeby byli w stanie zaprosić dziewczynę do McDonalda i może potem kupić nawet pierścionek dla niej. Ba, jest dla nich jak ojciec, kiedy oni przychodzą do niego także z różnego rodzaju życiowymi problemami, ze względu na to, że ufają jego mądrości i jego doświadczenia, a także wiedzą, że on im dobrze życzy. Niektórzy rzemieślnicy czują rzeczy przydatne, bez których nasze życie by naprawdę było pożałowania godne. Hydraulicy między innymi, zgadza się? Którzy według niektórych ludzi zlikwidowali śmiertelność i zwiększyli lata naszego życia w sposób o wiele bardziej, albo może o wiele bardziej niż medycyna i lekarze. Ja wiem, że to jest obrazoburcze, ale jednak coś w tym jest. Nie? Inni rzemieślnicy z kolei czynią rzeczy, które po prostu cieszą nasze oko. Nie? Tworzą rzeczy piękne. Moglibyśmy powiedzieć, że artyści, jeśli artysta nie jest rzemieślnikiem, to nigdy nie będzie artystą. Prawda? Prawda? Tak. Amen. Alleluja. I słuchajcie, i w tym czyż nie jest naprawdę radujące naszego serca to, kiedy w końcu osiągniemy jakieś dobre cele, pod warunkiem, że one są dobre? Nie? Jeśli w końcu zdamy egzamin na prawo jazdy i będziemy w stanie odwieźć potem żonę do szpitala, gdy będzie rodzić dziecko, żeby sama nie musiała się odwozić.
Znam takich, którzy dokładnie niestety to musieli zrobić. Jedynie co mogli zrobić, to otworzyć drzwi do samochodu swojej żonie. Słuchajcie, jeśli uda nam się co zrobić? Zbudować pierwszy dom, zasadzić pierwsze drzewo. Nie? No to są chwile, które nas radują, które przepełniają nasze serce szczęśliwością. Przypuszczam, że też niejaki Neil Armstrong, który jako pierwszy człowiek w historii ludzkości zszedł i chodził po powierzchni Księżyca, czy był szczęśliwy, czy nie? Jedna osoba tylko kiwa głową. Słuchajcie, no oczywiście jak najbardziej. Ja wiem, że to nie jest marzenie może nas, nie? Ale my, którzy się wychowaliśmy na Gwiezdnych Wojnach, wiemy, o czym tu jest mowa. Zgadza się? Ale nie mówimy tu teraz o fizyce. Chociaż z drugiej strony to jest dobry trend, fizyka, ze względu na to, że rzemieślnik jest oczywiście tym, który albo sam musi być naukowcem, albo musi polegać na pracy naukowców. Naukowcy są w tym również w pewnym sensie rzemieślnikami, ponieważ oni nam badają świat, pozwalają nam go lepiej poznać, żebyśmy wiedzieli, co z nim zrobić, do czego możemy wykorzystać na przykład metale ziem rzadkich. Zgadza się? I tak dalej, i tak dalej. Matematycy są w tym sensie również rzemieślnikami. Mówiliśmy o tym, mówiąc o powołaniu, nie? To jest w pewnym sensie powtórka tylko i wyłącznie. Ale dzisiaj chciałbym wyakcentować właśnie ten element spełnienia, szczęścia, które odnajdujemy, kiedy w końcu jesteśmy osiągnąć takie cele. Ba, ja bym powiedział nawet, kiedy jesteśmy w stanie osiągnąć pewne etapy na drodze do celu ostatecznego. To również daje nam spełnienie. Słuchajcie, to odczucie nie jest jakimś tam czysto subiektywnym, biorącym się tylko i wyłącznie z naszej biochemii ciał naszych, nie? Ale jest wpisane w stworzenie i w naszą strukturę, w nasze jestestwo, jak to się mówi, właśnie ze względu na to, w jaki sposób stworzył nas Pan Bóg. Nie, to jest jeden z tych sposobów, w jaki Pan Bóg wypełnia, jak to mówił Augustyn Święty, tą dziurę w naszej duszy, do której tylko Jego jesteśmy wpasować. Nie? Odczuwamy szczęście, odczuwamy błogostan, kiedy osiągamy jakieś cele, zwłaszcza jeśli to są dobre cele, ale wszystkie nasze cele jawią nam się jako dobre, przynajmniej początkowo, właśnie z tego względu, że tak zostaliśmy stworzeni, skonstruowani, ukształtowani przez Pana Boga. Oczywiście nie wszystkie cele jest łatwo osiągnąć, nie? Wychowanie dziecka z kolei jest jednym z tych celów. O wiele łatwiej jest być chłopem, który sadzi kartofle, naprawdę, nie? Niż matką, która wychowuje dzieci, zgadza się? Ze względu na to, że chłop musi czekać jak długo na owoc swojej pracy, na to, żeby mógł świętować i sobie coś z tych kartofli do picia zrobić nawet, nie? No pół roku? Max chyba. Nawet wcześniej, jak wczesne kartofle posadzi, nie? Wychowanie dzieci, no, to trochę dłużej trwa. Jest trochę mniej automatyczne niż sadzenie kartofli. Pamiętajmy o tym. Bóg nam sprzyja, kiedy idziemy na krańce ziemi, kiedy się mnożymy, kiedy wychowujemy dzieci, zwłaszcza jeśli wychowujemy je dla Pana, po to, żeby napełnić świat chwałą i poznaniem Jego, drzewami owocowymi raczej, niż jakimiś ciernistymi krzewami. Bóg nam w tym sprzyja, Bóg innymi słowy nas wspiera w tym, w jaki sposób nas wspiera. No, w taki sposób, jak to dzisiaj się odbywa. Przez pogadanki pastorów między innymi. Zgadza się? Ale wspiera nas na różne sposoby. Nie? I jednocześnie daje nam to subiektywne odczucie spełnienia, kiedy jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo osiągnąć nasze cele w życiu. Kiedy tą wiechę powiesimy na więźbie dachu. Zgadza się? Dzisiaj już chyba mało kto to praktykuje. A szkoda. Szkoda bardzo. Psalm pierwszy. Ze względu na to, że psalm pierwszy jest również tutaj dość ważny, ponieważ on nam przypomina, w pewnym sensie podejmuje te same wątki,
które znajdujemy w opisie stworzenia człowieka. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przebywa w towarzystwie szyderców. To jest mniej więcej to samo, co Salomon w Księdze Przysłów ma nam do powiedzenia, zgadza się. I zwróćmy uwagę na to, że te słowa są już napisane po upadku. Czyli w świecie, kiedy pojawili się już ludzie rady bezbożnych, drogi grzeszników i towarzystwo szyderców, którzy obiecują nam mniej więcej to samo, co Pan Bóg nam obiecuje, ale w trochę łatwiejszy sposób, szybszy sposób. Mówiliśmy o tym z młodzieżą w piątek. Kto nie był, nie żałuje. A oglądając Harry'ego Pottera przy okazji, zgadza się, nie? Bo tam mniej więcej ten wątek również się pojawia. Nie, o wiele łatwiej jest być złym człowiekiem, niż być człowiekiem dobrym. Dlatego większość z nas, ba, wszyscy jesteśmy źli, a tylko z racji naszego usprawiedliwienia Chrystusie jesteśmy dobrzy. No może nie tak do końca jest, nie? Ale Luther często powtarzał, jesteśmy jednocześnie świętymi i grzesznikami. Nie wolno nam o tym zapominać. Czy właśnie szydercy, bezbożni i tak dalej, i grzesznicy obiecują nam to samo, co Pan Bóg. Dokładnie tak jak szatan, kiedy kusił Jezusa. Zgadza się? Ale w sposób łatwiejszy i prostszy. Tak jak nam to opowiadają. Oczywiście gdzieś tam w tym wszystkim jest co? Haczyko. W każdym razie, błogosławiony człowiek, który przede wszystkim nie słucha takich ludzi, nie szuka ich towarzystwa. Czyli innymi słowy, nie zachowuje się jak Adam pod drzewem poznania, który bardzo chętnie skłonił ucho na to, co mu wąż miał do powiedzenia. Ale raczej upodobał sobie bojaźń Jahwe. Nie? To jest stały wątek. Bojaźń jest początkiem mądrości. W związku z tym potrzebujemy jednego i drugiego, żeby w ogóle móc dążyć do prawdziwego szczęścia, do spełnienia, do zadowolenia. I mimo być może przejścia przez życie na modłę Józefa z Egiptu, czy nawet nie daj Boże Hioba, będziemy w stanie umrzeć syci dni, zadowoleni z tego życia, które nam Pan Bóg dał tu na ziemi, a już tym bardziej uradowani z tego życia, którego doświadczymy po śmierci. Podobny jest do drzewa zasadzonego nad strugami wód, które przynosi owoc w swoim czasie i liście jego nie więdną i szczęście mu się we wszystkim, czego się podejmie. Dlaczego mu się szczęści we wszystkim, czego się podejmie? Właśnie dlatego, że słucha raczej Jahwe i polega na jego przykazaniach i na jego mądrości, a nie idzie za radą bezbożnych i nie zasiada w gronie szyderców. Nie? Tylko dlatego Pan Bóg jest w stanie mu sprzyjać bez szkody nie tylko dla świata, ale nawet dla niego samego, dla tego człowieka. I w związku z tym jest drzewem, które wydaje owoc. Słuchajcie, znów, kto z nas nie chciałby wydać dobrego owocu swojego życia? Ręka do góry. Kto chciałby wydać zły owoc ze swojego życia? Słuchajcie, nawet politycy twierdzą, że im chodzi tylko i wyłącznie o dobre owoce, którymi my będziemy się cieszyć. Zgadza się? No ja wiem, nie? Ale mówię, nawet oni twierdzą, że są dobrzy i chodzi im o dobro. Żebyśmy nie byli podobni do nich tylko, nie? Żebyśmy rzeczywiście zabiegali o dobro. A skąd wiemy, że w ogóle zabiegamy o dobro? No znów nie przez to, że coś nam sprawia przyjemność albo coś nas kusi, no ale no to jednak przykazania Boże są dla nas tą podstawową, zwłaszcza dekalog, definicją tego, co dobre, a złe. I wydamy owoc, ponieważ Pan Bóg nam poszczęści we wszystkim. Ponieważ, jak to mówił święty Augustyn, szczęśliwy, kto posiada, czego chce, a nie chce nic złego. Albo jak mówił... Ktoś tam jeszcze coś mówił podobnego. Nie tak dzieje się z bezbożnymi. Podobnie są do plew, które wiatr rozwiewa. Więc bezbożni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jahwe bowiem czuwa nad drogą sprawiedliwych, droga bezbożnych prowadzi do zagłady. Nie? I tu pojawia się ten wątek, który też czasami byśmy chcieli pominąć. Błogosławieństw, które bardzo często łączy Pismo Święte z czym? Z przekleństwami. Przekleństwo generalnie rzecz biorąc polega na czym? Że Pan Bóg tych, którzy dążą do zła, i chcą być właśnie jak te plewy na wietrze, że ich rozwiewa, że niweczy zamysły ich nikczemnych serc.
Zgadza się? I słuchajcie, i czyni to nie tylko z tego względu, że nie chce, aby zło paniusiło się w świecie, ale w pewnym sensie czyni to dla ich własnego dobra. Kiedy Pan Bóg podkłada nogę szydercom, bezbożnikom i grzesznikom, to czyni to nie tylko ze względu na dobro całego stworzenia, ale czyni to dla ich własnego dobra. Zgadza się? Kiedy Pan Bóg przestaje nam podkładać nogę, zwłaszcza kiedy chcemy uczynić coś złego, to znaczy, że nie ma już dla nas w tym momencie absolutnie żadnej nadziei, zbawienia. Zgadza się? Bo to już jest ślad tego, że zabrnęliśmy, a może zbudowaliśmy w swoim życiu piekło do takiego stopnia, że nie ma już dla nas. Jesteśmy poza możliwością odkupienia, nie? Kiedy Bóg staje się obojętny na jakiegoś człowieka, to jest właśnie piekło, do którego ten człowiek dążył gorliwie, nieustannie, wkładał w to całą swoją energię przez całe swoje życie. Ale kiedy Pan Bóg niweczy plany złych ludzi albo złe plany dobrych ludzi, to oznacza, że wciąż troszczy się o nich, wciąż zabiega o nich, wciąż nie spisał ich całkowicie na co? Na straty. Dlatego Nowy Testament mówi, cieszcie się, kiedy jesteście doświadczani przez Pana Boga, kiedy On was sądzi. Bo dopóki was sądzi, to dopóty traktuje was jak dobry ojciec, któremu zależy na tym, żebyście i w ten sposób również wam sprzyja, czyli błogosławi, żebyście jednak wydali dobry owoc ze swojego życia, a nie zły owoc.